Witam Państwa prosto z targów wydawców katolickich. Rozmawiamy z księdzem Zbigniewem Sobolewskim. Szczęść Boże, księże. Witam serdecznie. Widzę, że w księdza dorobku są książki zarówno z dziedziny duchowości, jak i opowieści dla dzieci. Skąd pomysł, żeby zacząć pisać książki również dla młodszego odbiorcy? Pomysł zrodził się z potrzeby serca, spotykając się z dziećmi w kościołach, najczęściej przy okazji rekolekcji. Właśnie pomyślałem sobie o tym, żeby opowiadać im Ewangelię za pomocą bajek. Stąd też cieszę się z tego, że tak siostry Loretanki, jak też i wydawnictwo Jedność wydały mi zbiory bajek, które mówią o bardzo ważnych rzeczach, o przyjaźni, o miłości, o tym, że warto być dobrym, że nie trzeba być egoistą. Czyli kształtują taką pozytywną postawę dziecka, też umacniają go w jego dobrych cechach, zachęcają do rozwoju. Natomiast tutaj w wydawnictwie Jedność jestem przede wszystkim, żeby promować te dwie książki z historii naszej diecezji. Diecezja Siedlecka w tym roku obchodzi 200-lecie swojego istnienia. Mamy bardzo ciekawą historię, ale nad tym ubolewamy, że jest ona kompletnie w Polsce nieznana. Ktoś tam pamięta o wątku unitów podlaskich, o prześladowaniach unii na Podlasiu, o męczennikach z Pratulina. Natomiast nasza diecezja ma te 200 lat pisanych rzeczywiście modlitwą, krwią, pracą, pobożnością naszego ludu. Jest to bardzo ciekawa ziemia, bardzo ciekawa historia i tutaj w tej książce właśnie staram się w sposób taki bardzo prosty o tym opowiedzieć, o wielkich ludziach, o cudownych miejscach na Podlasiu, o mistykach, o świętych, o których nie znamy, a których wydała ta nasza ziemia. A z kolei ta druga książeczka jest książeczką dla dzieci. To jest 14 opowiadanek o różnych wydarzeniach z różnych miejscowościach, czasami z przymrużeniem oka, tak żeby dzieci miały okazję też zapoznać się, powiedzmy, z tymi wydarzeniami. To jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób ksiądz tworzy właśnie te bajki, opowieści dla dzieci? One same się, że tak powiem, rodzą w ojca głowie? Czy to jest też związane z jakimiś spotkaniami konkretnymi z dziećmi? Jak to powstaje? To znaczy, to są owoce moich zainteresowań, gdy chodzi o bajki, to przede wszystkim spotkania z dziećmi i potrzeby też duszpasterskie. To znaczy, chciałbym jakimś taki prosty sposób opowiadać o wartościach ewangelicznych, bez moralizowania, natomiast pokazywać na konkretnych przykładach. Natomiast gdy chodzi o inne rzeczy, to są moje zainteresowania duchowością, zainteresowania religią, zainteresowania teologią moralną. Widzę taką potrzebę, ludzie po prostu pytają, ludzie chcą wiedzieć więcej, w związku z tym ja próbuję w sposób taki bardzo prosty, jak najprostszy, wyobrażając sobie, jak to się w cudzysłowie mówi, zwyczajnego człowieka, mu o czymś opowiedzieć, jakąś fascynację o Jezusie. Bardzo dziękuję, księdzu, za rozmowę. Bardzo mi miło. Szczęść Boże. Szczęść Boże.